Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, jak bardzo prosto można zrobić logowanie użytkownika z użyciem biblioteki NextAuth, która jest biblioteką, która znacząco upraszcza logowanie użytkowników do aplikacji tworzonych w Next.js. I pokażę Wam, jak można prosto użyć tej biblioteki razem z prowajderem uwierzytelniania, jakim będzie GitHub, ponieważ NextAuth jest to bardzo fajne narzędzie, które znacząco usprawnia logowanie użytkowników w takich zwykłych formach, typu jak chcemy użyć e-maila albo kombinacji loginu i hasła, ale też ta biblioteka umożliwia nam bardzo proste łączenie się do naszej aplikacji z punktu takich prowajderów jak Facebook, Apple, Google i wiele innych. Ta biblioteka jest bardzo fajna, bo daje nam ona gotowy zestaw hooków, które możemy później używać w naszym kodzie frontendowym, ale też różnego rodzaju funkcje i narzędzia, które możemy stosować do uwierzytelniania użytkowników, którzy komunikują się z naszym backendem. Dodatkowa informacja, że ten materiał, który Wam dzisiaj pokażę pochodzi on z mojego kursu Fullstack React w Next.js. Link do tego kursu znajdziecie w opisie do tego nagrania. Jest to kompletny kurs, w którym wam pokazuję, jak się buduje aplikację z użyciem NextjSA. Jest tam, Wstęp teoretyczny, a później trzy takie sensowne projekty, no i pełne wsparcie online w postaci zamkniętej grupy, też spotkań na żywo w kursie między innymi nauczycie się, jak łączyć się z bazami danych z użyciem prizmy, jak budować aplikacje w oparciu o takie zewnętrzne serwisy, jak na przykład Airtable. Są też lekcje poświęcone obsłudze płatności, uwierzytelniania użytkowników, sprawdzania ról. Dodatkowo jest też zestaw lekcji, gdzie Możecie dowiedzieć się, jak deployować aplikacje. Kurs wygląda mniej więcej tak. Jest tutaj taki wstęp teoretyczny, gdzie są takie filmiki, gdzie tłumaczę takie naprawdę podstawy podstaw. Później omawiam jakieś takie rzeczy, które są charakterystyczne dla Next.js, czyli na przykład routing, metody budowania stron, a później to już same mięcho, sama praktyka. Zaczynamy od prostej aplikacji, gdzie robimy sobie po prostu bloga technicznego. Później nieco bardziej zaawansowana aplikacja, gdzie możemy dodawać sobie ogłoszenia płatne z jachtami jest też obsługa uploadu plików obsługa Płatności, no i później już wdrożenie na Netlify, na własny serwer VPS, jakieś poprawki związane z SEO, i później jest dużo ciekawsza aplikacja taki klon Tindera, gdzie możemy po prostu wyszukiwać różne profile, łączyć się z nimi i pisać sobie wiadomości. I to już jest zrobione z, z użyciem Prismy, Nexta i kilku jeszcze innych fajnych, ciekawych narzędzi. Tutaj na tej platformie też macie dostęp do wszystkich spotkań live, które do wszystkich nagrań tych spotkań. Także jeżeli jest to dla Was ciekawe, to zachęcam. A tymczasem nie przedłużam, nie promuję, nie robię już więcej hamskiej reklamy i zapraszam Cię do materiału, który pochodzi z tego kursu i tam już dokładnie Ci omówię, jak w ogóle zainstalować Next Alpha, jak go połączyć z GitHubem, jak go połączyć z Prismą, żeby zapisywać nasze konta w bazie danych. Także zapraszam na tą lekcję. Mamy już skonfigurowaną Prismę i gotową do użycia bazę danych, więc teraz fajnie by było podpiąć możliwość logowania do naszej aplikacji. I na początek skonfigurujemy NextAuth z użyciem GitHuba. Przy okazji wam pokażę, jak prosto można korzystać z NextAlpha w taki sposób, żeby korzystać z zewnętrznych prowajderów. Jest to dosyć częsta funkcja na różnych portalach, że można się logować nie tylko z użyciem e-maila i hasła, ale można też wykorzystać swoje istniejące konta na przykład w GitHubie albo Facebooku, na Discordzie, Twitterze itd. NextAuth wspiera całkiem pokaźną liczbę takich prowajderów i za chwileczkę zobaczycie, że dodawanie takich kolejnych prowajderów jest to bardzo proste, ponieważ w zasadzie trzeba tylko skonfigurować sobie OAuth po stronie GitHuba, po stronie providera, czyli GitHub nam da wtedy nasz client ID oraz secret, który NextAuth pod spodem będzie mógł użyć po to, aby uwierzytelnić naszego użytkownika w zewnętrznym serwisie. Dodatkowo oczywiście musimy skonfigurować takie rzeczy jak redirect URL, ponieważ GitHub musi wiedzieć gdzie nas później przekierować i oczywiście przekieruje nas z powrotem na localhost, tak żeby NextAuth mógł przejąć sesję z GitHub'a i utworzyć nam nową sesję w naszej bazie danych i oczywiście w NextAuth. No dobrze, to tyle tytułem takiego przydługiego wstępu. No i zabieramy się do roboty. Na początek zainstaluję NextAuth. Biblioteka zainstalowała się pomyślnie, a więc teraz możemy zabrać się do podstawowej konfiguracji, właśnie tej biblioteki. Tutaj skopiowałem sobie już z Next Alpha z oficjalnej strony config next alpha, który będzie korzystać z GitHuba. Więc jak widzicie, jest to bardzo proste, wystarczy tutaj przekazać do tablicy providers providerów, z których chcemy skorzystać. No i oczywiście musimy nie tylko przekazać takiego providera, ale też go w prawidłowy sposób skonfigurować i tutaj wystarczy skonfigurować GitHub ID oraz GitHub secret tak, żeby te kredensiale znalazły się w naszym .env i oczywiście te kredencjale możemy jedynie zdobyć po stronie GitHuba. Wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto na GitHubie, tutaj w prawym górnym rogu sobie zaznaczycie, że chcecie wejść sobie w ustawienia, później macie developer settings i tutaj już macie takie pola jak OAuth apps i tutaj możemy utworzyć sobie nową aplikację, nazwę ją na przykład Makers Match Dev. Bardzo często zdarza się tak, że musicie utworzyć OAuth aplikację dla każdego z waszych środowisk, czyli na przykład jeżeli macie Maker's Match w wersji deweloperskiej, no to tworzycie sobie aplikację w wersji deweloperskiej, a na przykład później jak wchodzicie na produkcję, to najprościej jest stworzyć po prostu nową aplikację wewnątrz GitHuba, no bo wtedy możecie skonfigurować sobie inny opis, inne na przykład callback URL, bo czasami po prostu tak takie usługi, które zapewniają OAuth, nie zezwalają na wprowadzenie kilku różnych urli do callbacka, więc oczywiście musicie mieć wtedy wersję deweloperską, żeby przekierować na localhost, a w sytuacji, gdy jesteście na produkcji, no to oczywiście ten callback URL musi wskazywać na wasze produkcyjne URL. Są oczywiście providerzy, na przykład tacy jak Facebook, którzy zezwalają na wprowadzenie kilku różnych URLi i wtedy tak naprawdę możemy korzystać z jednej aplikacji z jednych kredencjali zarówno na produkcji jak i developmencie. Natomiast ja jednak zachęcam zawsze, żeby rozważyć przynajmniej taki rozdział dev i production, no bo jednak później, jak chcemy być może testować coś, zmieniać jakieś rzeczy, eksperymentować z nimi, no to zawsze lepiej mieć osobne środowisko, które możemy po prostu zepsuć bez ruszania produkcji. Więc zalecam przynajmniej posiadanie osobnych aplikacji. O auf. A tutaj musimy podać specjalny callback URL, który wystawi nam NextAuf, więc przez to, że skonfigurowaliśmy sobie next Alpha w naszym projekcie w folderze API, AUF i tutaj ten specjalny plik NextAuth no to mamy szereg różnych endpointów, które są stworzone przez NextAuth i jednym z takich endpointów jest API slash callback github i tutaj zawsze kryje się nazwa po prostu providera. więc jeżeli będziecie chcieli sobie skonfigurować Facebooka, to tu oczywiście NextAuth stworzy Wam taki callback i oczywiście ten callback jest wymagany po to, że github GitHub musi przekierować użytkownika na tę stronę z tokenami, które później NextAuth wykorzystuje po to, żeby móc pobrać uwierzytelnionego użytkownika z GitHub. No dobrze, więc na razie myślę, że nam wystarczy taka aplikacja, wystarczy, że sobie ją tutaj zapiszemy. Musimy na pewno skopiować sobie client ID, zapiszemy sobie je w pliku.env, GitHub ID. Tę wartość oczywiście też musimy skopiować stąd. Secret oczywiście musimy sobie tutaj zapisać, bo on zniknie. Oprócz tego możecie tutaj oczywiście sobie z uploadować logo waszej aplikacji albo jakiś wpisać sobie opis. GitHub sekret mamy skonfigurowany. I teraz musimy w zasadzie jeszcze jedną rzecz skonfigurować po stronie NextAlpha, ponieważ mamy na razie skonfigurowany sam provider, jednak ważne jest to, żeby NextAuf wiedział, jak zapisywać informacje o nowych kontach, o nowych użytkownikach w naszej bazie. No i tutaj można to zrobić bardzo prosto w NextAlpha z użyciem tak zwanych adapterów. I żeby uzyskać dostęp do tych adapterów, no to oczywiście musimy sobie tutaj zaciągnąć specjalny moduł z NextAlpha. Później wystarczy, że zaimportujemy sobie Prisma Client. O tym jeszcze będę mówił w nadchodzących lekcjach. Ten moduł umożliwia dobierać się nam do naszej bazy, którą mamy skonfigurowaną w schema Prisma. Tutaj oczywiście musimy utworzyć nową instancję naszego klienta, no i po chwili po prostu możemy go użyć w NextAufie w taki sposób, żeby, że przekazujemy po prostu tą Prismę jako adapter, no i NextAuf będzie wiedział po prostu, jak się teraz komunikować z tą naszą bazą danych. Oczywiście teraz przy takim setupie NextAuf będzie się łączył z bazą, którą mamy tutaj, tak, więc będzie wykorzystywał ten schemat, będzie też wykorzystywał też database URL do naszego połączenia. W moim przypadku jest to po prostu no, to, co mówiłem w poprzednich zajęciach, gdzie wskazywaliśmy na naszą lokalną bazę Postgres, którą mam postawioną z użyciem Dockera. Dodatkowo, żeby nie mieć warningów od NextAufa, skonfiguruję sobie NextAuf URL, co oczywiście w naszym przypadku jest tutaj localhost3000. Zapisujemy no i można odpalić serwer. Serwerek odpalony, to teraz jeszcze Wam pokażę stronę, w której będziemy się logować z użyciem GitHuba. Więc jest to ta strona. No i oczywiście, w momencie, kiedy klikniemy na przycisk, no to chcemy go obsłużyć. Chcemy rozpocząć procedurę uwierzytelniania naszego użytkownika po stronie GitHuba. No i to możemy bardzo prosto uzyskać, robiąc sobie funkcję asynchroniczną, w której po prostu ustalimy sobie jakiś tutaj stan lokalny, że na przykład użytkownik jest uwierzytelniany, i to to jest po prostu flaga true, tak żebyśmy mogli na interfejsie wyświetlić na przykład jakiś spinner, a później korzystamy z bardzo fajnej opcji, którą nam oferuje NextAuth i jest to po prostu um, funkcja, która umożliwia nam Zalogowanie użytkownika z określonego providera. Więc tutaj mamy skonfigurowany provider GitHub, więc odpalamy po prostu funkcję sign in, którą oczywiście zaciągamy wcześniej z next auth klienta. Dodatkowo mam tutaj taki prosty kodzik, który nasłuchuje na zmiany w sesji. A więc jeżeli użytkownik wróci tutaj z powrotem na tę stronę, no to mamy tutaj oczywiście obiekt naszej sesji i możemy obserwować zmiany w tej sesji w naszym use effect, a więc hooku Wbudowanym w Reacta, i w sytuacji, kiedy session albo loading te dwie wartości się zmienią, to ten efekt zostanie wykonany. No i tutaj mamy prostego IFA, który sprawdza, że sesja istnieje. No i w przypadku, jeżeli sesja istnieje i już nie jest ona ładowana, a więc ładowanie jej się skończyło, no to chcemy użyć routera, który po prostu przekieruje naszego użytkownika na stronę główną. No i tutaj w zasadzie widzicie, że jest po prostu przycisk, który obsługuje z użyciem handle GitHub login. Wprowadziłem tutaj jeszcze jedną zmianę w naszym base layout komponencie i tutaj oczywiście też sprawdzam sesję głównie po to, żeby móc wyświetlić na przykład przycisk do zalogowania naszego użytkownika. Gdy użytkownik jest już zalogowany, no to próbuje tutaj wyświetlić po prostu na interfejsie e-mail. Więc takie tutaj wprowadziłem zmiany w tym projekcie. No i teraz możemy sobie przetestować ten kodzik, jak on działa w praktyce. Jestem na stronie, klikamy w Sign In with GitHub i tutaj. Zostałem zapytany, czy chcę przyznać dostęp aplikacji Makers Match do mojego konta Marusso, no i tutaj możemy sprawdzić, że ta aplikacja będzie w stanie odczytywać i zapisywać wszystkie informacje użytkownika. Oczywiście w naszym przypadku nie jest nam potrzebny zapis do konta GitHub, więc to jest w zasadzie rzecz, którą później będziemy mogli poprawić, zrobimy to przy okazji być może dodawania jakichś innych prowajderów. Zostawimy jak jest, bo po prostu sobie potestujemy, jak działa to logowanie. Autorize HMARUSO. No i jesteśmy zalogowani. Właśnie dostałem maila z GitHub'a, że zostałem przyłączony do nowej aplikacji. Jednak jest tutaj pewien problem, ponieważ zobaczcie, nie mam już tutaj przycisku do logowania, jednak nie mam tutaj domyślnie przez GitHub'a zwróconego e-maila. Więc żeby Wam to udowodnić, wejdę teraz w Prismę. No i tutaj mamy jeden problem, że utworzyło nam się konto naszego użytkownika Artur, który został zostało zaciągnięte z GitHuba, mamy nawet obrazek, mamy imię, jednak nie mamy informacji odnośnie e-maila, ponieważ GitHub domyślnie takiej informacji nie zwraca. Jest ona oczywiście dostępna po API, jednak NextAuth domyślnie nie potrafi jej zaciągnąć. Tutaj tak samo też mamy informacje o naszym koncie. Mamy tutaj na przykład provider account ID, mamy na przykład access token, z którego możemy skorzystać. A więc spróbujemy teraz użyć tego access token który nam wygenerował GitHub, po to, aby móc pobrać sobie tutaj e-mail i go zapisać w bazie na stałe. Więc teraz zrobimy sobie pewną modyfikację w pliku NextAuth i tutaj możemy po prostu dopisać tak zwany callback i ten callback sign in jest wykonywany w momencie, gdy użytkownik loguje się z użyciem providera i tutaj jak widzicie mamy kodzik odpowiedzialny za to, że możemy sobie odpytać githuba, to jest oczywiście API githubowskie, które możecie sobie sprawdzić ich dokumentację, co tam ono nam oferuje, ale jeden z endpointów, które te API oferuje to jest endpoint odpowiedzialny za zwrócenie e-maili. I tutaj możemy użyć naszego access tokenu i spróbować po prostu pobrać sobie maile. Tutaj mam jeszcze prostą logikę, która wyświetla, konsologuje wszystkie maile, w zasadzie nie jest to na ten moment potrzebne i po prostu stara się je posortować i w momencie, kiedy jakiś e-mail jest oznaczony jako główny, ponieważ jeżeli sobie zobaczycie dokumentację GitHub API, to zobaczycie, że e-maile są różne zwracane przez GitHuba i nie które z nich nie są oznaczone jako primary, ponieważ ktoś może mieć po prostu w githubie skonfigurowane 10 różnych maili, jeden firmowy, kilka jakichś prywatnych, ze starych firm, w których się pracowało, więc w zasadzie tych maili może być dużo, a ja tutaj po prostu staram się wyciągnąć maila głównego i przypisuję go do instancji profile. Zobaczcie, zrobimy sobie tutaj szybkiego console loga, na przykład profile oraz account i i wtedy zobaczycie, co tutaj się znajduje w momencie, kiedy ten callback zostanie odpytany przez, przez Next Alpha. Zapisujemy to. Oczywiście najlepiej jest odpalić sobie na nowo. Serwerek i musimy się teraz wylogować i spróbować powtórzyć proces logowania. Oczywiście możecie się zdziwić, że jeżeli będziecie jeszcze raz się logować, to GitHub nie zapyta Was o to, czy chcecie zautoryzować tę naszą aplikację do logowania. GitHub po prostu pamięta, że ta aplikacja została zautoryzowana, więc teraz pozostaje mi nic innego jak się wylogować i spróbujemy się zalogować do aplikacji jeszcze raz. I zobaczcie, że możemy tutaj wykorzystać zarówno profile, jak i account i w sytuacji, gdy account provider, to jest GitHub, to po prostu możemy całą tą logikę sobie tutaj wykonać. Zrobię to oczywiście po to na wypadek, gdybyśmy mieli obsłużyć w przyszłości jakieś inne providery. No to oczywiście inny provider może wymagać innej obsługi albo być może po prostu nam ten e-mail domyślnie zwró zwróci. Tutaj napisałem to jest taki operator, czyli żeby mi się nie wysypało to na wypadek, gdyby account został zwrócony nulem, to po prostu przez taki zapis w sytuacji, kiedy account będzie nulem, no to po prostu tutaj zostanie zwrócony nul, no i zostanie to porównane z githubem. Więc jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby po prostu ten kodzik nam się tutaj nie wysypał i się wykonał tylko w sytuacji, gdy mamy po prostu prowajdera podanego i jest to prowajder typu github. Po tym przelogowaniu, e-mail niestety nie został utworzony, więc wykasuję ten rekord i spróbuję się uwierzytelnić jeszcze raz. I widzicie, że już teraz działa nam logowanie z użyciem GitHuba. I ta prosta kustomizacja w callbackach sign-in pozwoliła nam zmodyfikować nieco logikę i do i dodać informacje o danym e-mailu do naszego użytkownika. Oczywiście, gdybyśmy chcieli pobrać jakieś dodatkowe informacje. No to możemy to właśnie realizować w tym callbacku sign in, i wtedy możemy sobie dopisywać tutaj różne informacje, przechowywać je i zapisywać je w naszej bazie. No i Next, auf wie, jak to robić, ponieważ ma skonfigurowany adapter, dzięki czemu korzysta na pod spodem z pryzmy i zapisuje te dane w naszej bazie, które mamy skonfigurowane w pryzmie. Oczywiście moglibyśmy tutaj to wszystko napisać manualnie, wykonać samemu, Zapytania SQL obsłużyć to samodzielnie. Jeżeli ktoś jest interes, zainteresowany, jakie jeszcze inne kolbaki oferuje nam NextAuf to zachęcam do sprawdzenia dokumentacji NextAufa i tam możecie wszystko w zasadzie sobie tutaj skustomizować w tym procesie logowania. Jednak w większości przypadków takie kustomizacje nie są potrzebne. No i bardzo fajnie, że możemy po prostu w kilku krokach skonfigurować Prismę i zrzucić po prostu całą odpowiedzialność. Na Next Alpha, tak żeby on pod spodem komunikował się z Prizmą i zapisywał naszych użytkowników w bazie. Co oczywiście później już w kolejnych lekcjach przyda nam się, bo będziemy rozszerzać tutaj naszą bazę. I na przykład, jeżeli będę chciał utworzyć sobie jakiś profil dla tego użytkownika, i na przykład określić, że jestem full stack deweloperem i chciałbym na przykład znaleźć jakiegoś UX-owca, który pomoże mi budować jeszcze lepsze aplikacje wspólnie, no to po prostu zbudujemy tutaj kolejną tabelę, w której będę przechowywać takie informacje i w tej tabeli zrobimy sobie relację do aktualnie zalogowanego użytkownika, którym mogę być na przykład ja, Artur, który zalogował się z użyciem Next Alpha i z użyciem tego konta Gita. No i to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym takim troszeczkę demonstracyjnym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania związane z Nextem, z Next NextAufem, chcecie o cokolwiek zapytać, to zapraszam do sekcji Sekcji komentarzy. Zachęcam też do zapoznania się z ofertą mojego kursu. Znajdziecie tutaj też opinie uczestników przed sprzedaży. Jest też sekcja najczęściej zadawanych pytań. Także dziękuję. To wszystko na dziś i do zobaczenia na tym kanale.